Przestępcza para ma na koncie wiele przestępstw. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Lubińskiej Komendy pracowali nad sprawą kradzieży kurtki, portfela wraz z pieniędzmi, dokumentami oraz kartami płatniczymi. Złodziej wykorzystał okazję i przedmioty te skradł z niezamkniętego pojazdu, tym samym narażając pokrzywdzonego na stratę około 1400 zł. Tego samego dnia skradzionymi kartami płatniczymi kilkadziesiąt razy dokonano zakupów w różnych sklepach na terenie Lubina. Funkcjonariusze ustalili, kto może stać za tymi przestępstwami. Okazali się nimi 32-letni mieszkaniec Lubina, a także jego 47-letnia znajoma. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna dokonał kradzieży z samochodu, następnie przekazał kobiecie karty płatnicze. Ta wybrała się na zakupy. Towar wybierała w taki sposób, aby była możliwość płacenia transakcją zbliżeniową, PayPass. 47-latka próbowała również zrobić zakupy przez internet i wybrać gotówkę z bankomatu. Jednak okazało się, że karty były już zablokowane. Parze udowodniono także kradzież markowych perfum. Kobieta usłyszała kilkadziesiąt zarzutów kradzieży z włamaniem i kradzieży. Przestępcza para podczas przesłuchania przyznała się do winy. Skorzystała z możliwości dobrowolnego poddania się karze. I kobieta, i mężczyzna przez rok będą mieli ograniczoną wolność, będą również wykonywać pracę na cele społeczne, pokryją także koszty naprawy wszystkich szkód, które wyrządzili.